Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Pasuje się wreszcie wziąć Valentina. Jak widać, zaczyna wrastać. Kto mnie tam ogląda, to będzie wiedział, że złapałem kapcia. No i nie chciało mi się tego za bardzo naprawiać. Tak, te felgi krzywe i tego typu sprawy, więc postanowiłem zastosować tutaj patent Pit by Gridera. Czyli sadzimy do opony piłeczki, te co mi zostały, jak wyciągałem Pit Bike Riderowi. No i dobra, Loncin jest już na miejscówce. No niestety ostatnio zbyt dużo się z Loncinem nie dzieje. Jeśli macie jakieś stare Lonciny, kłady, coś takiego, leży wam gdzieś na podwórku, takie rozwalone, niekompletne, szroty totalne i chcielibyście się tego pozbyć, części z jakichś krosików, tutaj takich pitbajkowatych składów, chętnie takie rzeczy przygarnę, bo myślałem, że dam radę sam, ale cały czas to odkłada się wszystko. No i te odkładania, nieodkładania, szukanie okazji, to jest pełno kozackich pomysłów, pełno projektów, ale brakuje mi części. Troszeczkę w ostatnim czasie miałem małych awarii, no i fundusze przekierowałem w inną stronę. Dlatego to, co odkładałem, no niestety wszystko poszło na inny cel. Niedługo będą modyfikacje. Spróbujemy coś wsadzić do tego Loncina. Mogę wam mniej więcej pokazać, co. Na pewno wam się to może spodobać. Zrobimy to tak, nie żeby to 100% działało, żeby to działało, to potrzebuje małe fundusze, ale tak, żeby było śmieszne, żeby coś tam dmuchało. Zaraz wam pokażę. Mianowicie coś takiego. Znalazłem jedne z najmniejszych chyba turbo, jakie mogłem znaleźć, więc mała średnica jest tu i najważniejsza, strasznie mała średnica jest tu. I akurat powinno się napędzić od Loncina. Loncin powinien być w stanie napędzić to turbo. A jak nie da rady, mamy deszko większe. O! Coś takiego. Deszko większe. Jakby trzeba było większego boosta. No to mamy dosłownie delikatnie większe turbo. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. To jest dla tych, co myślą, że zapomniałem. No i mam was wiadomo gdzie. No niestety nie mam was nie wiadomo gdzie i staram się organizować części. Ale no niestety widzicie, jak mi to idzie. Idzie mi to strasznie wolno. A bardzo dużo potrzebuję części. Jakby były przynajmniej ze 2 albo 3 Lonciny w częściach. Te 2-3 Lonciny w częściach mógłbym kozackie projekty robić. Mam takie naprawdę bardzo, ale to bardzo głupie pomysły. Kurde, jak ja sobie o tym myślę, to mi się śmiać chce. A co dopiero jak wy to zobaczycie, powiem wam, że chyba padniecie przed ekranem. No ale do tego potrzebuję, no jak mówiłem, no części potrzebuję, więc liczę na was. Na 100% nie jedna osoba oglądająca lub zna tam ma jakiś znajomych, co mają takie szroty z przeznaczeniem na złom. No i chcieliby nawet to zutylizować, pozbyć się tego, chętnie coś takiego przygarnę. Jak mówiłem, jakieś kłady, krosy, wszelkiego rodzaju. W częściach, jakbyście nawet to wysyłali do mnie, możecie to nawet przeciąć w pół albo na 4 części, więc dla mnie by to nie był problem, bo głównie mi o części chodzi. Taka rama, nie rama, no też sobie bym pospawał albo bym sobie zrobił nową, więc dla mnie to nie jest problem. No dobra, no i cóż, no biorę klucze i ściągamy tylne koło i zakładamy piłeczki. Zobaczymy, czy w ogóle coś z tego będzie, czy nie będzie. Dobra, jak widać, piłeczki już są powkładane ciasno. Zobaczymy, czy się uda to założyć. Tego się najbardziej obawiam.
Bardzo się tego obawiam. Trzeba będzie jakoś te piłki jeszcze to wcisnąć, żeby mi to wskoczyło tutaj na rant do środka. Muszę jakoś to wciskać. O, ładnie wskoczyło. Dobra, próbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie to wyglądało jak u Pit by Gridera. Ups. Jak u Pit by Gridera. Tylko jakoś lepiej. Nie. Ojej, prawie po kamerce. Nie będzie nic z tego, tak wam szczerze powiem. Plan B. Plan B. Widzimy się za chwilę. No i dobra, tu poschodziło. Pasowało mi jeszcze za dwa ściski przynajmniej. Chyba, że się na tyle zluzowało. Chyba, że na tyle się już zluzowało, że się będzie dało. Teraz sprawdzimy. Tu się naciśnie. O. Elegancka. Coś tam jest luźniej. Elegancka. Jest. Kurde. Kto jak kto? Jak ja nie założę, to nie wiem, kto to tak da radę. Dobra. Działa! To działa! Jeszcze trzeba wykręcić. No i panowie i panie, mamy sukces! Mianowicie udało się założyć do Loncina piłeczki w koło. Nie mamy wentyla, nie mamy szprych, ale to już jest mało ważne. Koło jest założone. Powypychało tutaj fajnie dookoła na rantach. Zobaczymy, czy te piłeczki zdadzą egzamin. Ale to widzę, że zębatka zardzewiała. Bo to jest dolna część. No i lało po tym. Ale tym bym się nie przejmował. Bo czemu miałbym się tym przejmować? To jest Loncin, to tak ma być. Dajemy go na świeże powietrze i zobaczymy, czy to w ogóle odpali po takim długim przestoju. No stało to już dość długo. Pasuje jeszcze jakieś paliwo zalać. Coś tam niby chlupie, ale wlejemy paliwo. Oczywiście z mieszanką, bo teraz chodzi w trybie dwusuwa, więc zalejemy mu mieszankę. Ładne czerwone. No i dobra, i zatankowany. Teraz próbujemy, zobaczymy, czy odpali. Stanie, nie wiem, czy włączać. Co się dzieje?
chyba włączony, więc źle nie jest. Dobra, zmieniamy kamerę, jedziemy się przejechać, zobaczymy. Bo dawno nim nie jechałem, zobaczymy jak na tej oponie na piłeczkach będzie dawać sobie radę. Dobra, jedziemy. Pokażę wam w jakim stanie jest tor. Jak dojedziemy w ogóle. Bo jest taka opcja, że możemy nie dojechać. Zobaczymy. Jak było koło centrowane, tak koło centrowane jest, ale jedzie naprawdę fajnie, gładko. Wystarczy zamknąć oczy i nie patrzeć na to koło. Dobra, zgasimy na chwilę. Jak wygląda tor? Praktycznie wszystkie bandy, wszystko poznikało, zostało tutaj rozwalone. No tutaj u góry, jak widać. Zostawimy lącina w cieniu. Jak widać, tutaj były łuki. Nie ma żadnych łuków już. Wszystko rozwalone, tu była skocznia. Nie ma jej, znikła. Tam niżej był skok, tu był taki przeskok ponad powyżej 5 metrów. Tam u góry banda, tu banda, tam banda. Wszystko zostało rozwalone. A żeby coś zbudować nowego, czasami trzeba coś starego rozwalić, więc tak to na chwilę obecną jest. Ogólnie tutaj już będzie można normalnie kosić teraz kosiarką. Nie będę musiał uważać, że gdzieś się przechylę, gdzieś się wywalę, coś rozwalę. Ale tak samo był łuk, był skok. Tutaj w tym miejscu był skok. Tu był taki łuk lekki, tak samo został rozwalony. Tu było najgorzej. Szkoda, że nie wziąłem kamerki, bo była fajna akcja. Pit Bike Rider mi tu pomagał. Z takim Kubą, co jedzie na pit gangu. I tutaj tak samo my rozwalili to wszystko. Z góry ściągnięte, rozwalone, zagładzone, jest ok. Kurde, tyle pracy co my włożyli, żeby to w ogóle zbudować. No ale, no niestety, czasami tak bywa. Tutaj też był taki duży łuk, też został zrównany. Jak widzicie, zostało to wszystko tutaj zrównane. No i będziemy coś budować nowego. Tylko teraz już nie na taką wysoko, tak strasznie do góry. Tylko taki mniejszy tor zbudujemy. Ewentualnie zobaczę w przyszłości. Chciałbym zrobić na początku coś mniejszego, a potem ewentualnie to rozbudowywać. Tutaj była ta czepaczka cała. Widzę już jakaś puszka. Trzeba będzie to zebrać stąd. Tu była czepaczka. Tak samo zostało to zrównane. O, zostało to zrównane. Tu były takie cztery muldy i tam kawałek dalej. Jeszcze ze dwie i zrównałem to wszystko. Jak coś zauważyliście, że te komentarze się nie zaczynają, nie pokazywać się na początku filmiku. A mianowicie, bo jest za małe zainteresowanie, więc jak jest małe zainteresowanie, głównie chodzi o to, że nie łapkujecie komentarzy, więc nie wiem, które wyróżniać. Jak nie interesujecie się tym, czyli tego nie chcecie, nie? No to tyle. Dałem wam wybór. Wybraliście, że nie chcecie. Więc nie będzie na początku filmiku żadnych komentarzy.
kurde, pierdzielone muszki. Zobaczymy, czy przejedziemy w ogóle. Oczywiście mnie sklapało. Dobra, jedziemy, zobaczymy, jaka przyczepność. Wiadomo, że ta opona jest kitowa, ale zobaczymy, jaka jest przyczepność w ogóle. Czy jest w ogóle jakaś przyczepność? Coś tam gryzie. Coś tam gryzie, Loncin. Że jakaś przyczepność jest. Jest. Więc z tymi piłeczkami to nie jest taka, jakby tam wam powiedzieć, nie jest to taki wcale zły pomysł. Dobra, wyjadę stąd i powiem moje pierwsze spostrzeżenia. Może my wyjechali tędy, co my przyjechali. Jak się uda, spróbujemy. Ufam tej przyczepności. Trochę za ostro. Ale się stukaje. Opona i mała modyfikacja. Pstyknął. Lancin pstyknął. Mała modyfikacja Lancina i byłby taki wszędołaz, tak wam szczerze powiem. Oczywiście to nie wiadomo, jakie szerokie opony, nie wsadzicie tego. To będzie opona 90 szeroka. To takie piłeczki mogą być deczko za małe. Ale tutaj jak w tym Loncinie wzięliście do takiej opony. Jak najbardziej. Ewentualnie do przedniej. I oczywiście jak nie rozwijamy nie wiadomo jakich dużych prędkości, bo to jednak, no nie ukrywajmy, to nie będzie takie wyważone za bardzo, nie? Dobra, jadę i powiem wam na miejscu. Jak mówiłem, modyfikacja, no nawet mogę się powiedzieć, że polecam dla osób, tak jak mówiłem, jak opona, felga za bardzo nie jest w dobrym stanie,
No to takie piłeczki można sobie nawkładać i jeszcze ją umęczyć co nieco. Nie wiem, czy nie popękana cała jest. Czy mi się wydaje. Nie, to tylko błoto. Więc można jeszcze ją domęczyć do końca. I potem nie martwić się, że wam się wentyl zetnie albo kapcia złapiecie. Tylko i wyłącznie przestrzegam przed tym, że no niestety, ale ciężko jest to założyć. Ja się troszeczkę pomęczyłem, ale jest to realne, żeby nie uszkodzić opony. No dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapeczka w górę. Jeśli chcecie więcej filmiku z Lącinem, możecie napisać to w komentarzu. Ewentualnie coś się nagra jeszcze, bo już jest znowu mobilny Lącin. Więc do następnego, trzymajcie się, hej!